Hejka, cześć wszystkim, witajcie na naszym mesterowym kanale poświęconym językom skandynawskim. Jestem Maciek i w Mesterze zajmuję się akurat językiem duńskim i to właśnie o nim będę dzisiaj opowiadał. A naszym dzisiejszym tematem będzie kwestia długości duńskich samogłosek. Znakomita większość duńskich samogłosek występuje bowiem w trzech wariantach. Długim, krótkim lub ze stül. I teraz pierwsze podstawowe pytanie, czym jest stül? Stül to niepełne zwarcie krtaniowe, czyli tak zwane przykrztuszenie się, zatrzymanie powietrza w trakcie wypowiadania danego wyrazu. I takie podstawowe dwa wyrazy, które to stül po duńsku mają, to na przykład samochód, bil, czy dom, hus. Ok, czyli wiecie mniej więcej już, czym jest stół. Tutaj tylko jeszcze dodam na marginesie, że sam stół występuje też właśnie w tym wyrazie. Tutaj też musimy się lekko przykrztusić i powiedzieć stół. Dobra, to teraz możemy wrócić do naszego głównego tematu, czyli wariantach duńskich samogłosek. I może przedstawmy sobie jeden przykład, który myślę, że trochę tę kwestię rozjaśni. Mowa tutaj o zaimku twój w języku duńskim, który występuje w trzech formach. Każda jego forma reprezentuje odpowiednio jeden z wariantów literki samogłoski i. I tak forma podstawowa, din, ma w sobie stül. Z kolei dit powiemy krótko, a din powiemy długo. To może jeszcze raz. Din, dit. Dina. W nawiasie zaprezentowałem też transkrypcję fonetyczną, którą znajdziecie m.in. w Dendenska Ołobow, czyli słowniku duńskim online. To, co myślę, że z tej transkrypcji warto zapamiętać, to na pewno kwestia oznaczania samogłosek długich oraz tych ze stylu. Samogłoski długie będą miały w transkrypcji dwukropek po samogłosce, z kolei te ze stylu będą miały taki mały znaczek u góry, przypominający trochę znak zapytania. Ok, czyli wiecie już, jakie warianty samogłosek mamy, ale może teraz wyjaśnimy sobie kwestię, kiedy jak daną samogłoskę wymówić. Aby samogłoska mogła być długa, po pierwsze musi wystąpić w sylabie akcentowanej, a po drugie konieczna jest konkretna kombinacja liter. Po samogłosce może wystąpić tylko jedna spółgłoska, a po niej kolejna samogłoska. Wtedy samogłoskę tę wypowiemy długo. To może teraz kilka przykładów. School, kro, spis, nun, elin, fit. To teraz samogłoski krótkie. Aby samogłoska była krótka, to muszą wystąpić po niej przynajmniej dwie spółgłoski. Tak jak na przykład w wyrazach tęczko, pen, mam, sist. Może też zdarzyć się, że wyraz, który po samogłosce będzie miał tylko jedną spółgłoskę i na nim wyraz będzie się kończył, też wtedy wymówimy tę samogłoskę krótko. Tak jak na przykład w wyrazach kop czy rok. I właśnie z tego powodu, a więc aby zachować krótką wymowę samogłoski, będziemy musieli w niektórych formach podwajać spółgłoskę. Dlatego też w wyrazach filiżanka czy plecy w formie określonej wyrazy te mają tę podwójną spółgłoskę i mówimy kopn oraz chojogn. Ok, i na koniec jako trzecie zostały nam samogłoski ze stylu. Stül jest de facto wariantem samogłoski długiej, dlatego będą obowiązywać tutaj takie same zasady. Na początku podałem Wam też dwa przykłady wyrazów, które te stül mają. Były to bil, samochód oraz hus, dom. Zmiana formy tych wyrazów, czyli na przykład stworzenie formy określonej, nie wpłynie na wymowę i wciąż wyrazy te będziemy wymawiać ze stül. Na przykład bil oraz zdarza się też, że stół powstaje na samogłosce, która stoi na końcu wyrazu. Na przykład fo czy blo.
A na koniec mam dla Was kilka par minimalnych, a więc takich par wyrazów, których wymowa będzie różniła się tylko i wyłącznie długością samogłoski lub kwestią stylu. I może na początek przyjrzymy się parom minimalnym wyrazów z długimi i krótkimi samogłoskami. Na przykład mina, mina, maila, maila, pina, pina. I na koniec trzy pary, w których pierwsze wyrazy nie będą posiadały stylu, a drugie już tak. Na przykład hun, hun, muo, muo, hai, hai. I to by było już wszystko ode mnie w tym temacie na dzisiaj. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Liczę na łapki w górze, jeżeli Wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie. Może wprowadzimy jakąś nową serię poświęconą duńskiej fonetyce. Możecie też zostawić suba, będziecie wtedy na bieżąco z nowościami. Zobaczycie, jeżeli wyjdzie coś nowego dotyczącego duńskiej fonetyki. A ja serdecznie Wam dziękuję. Tusen tak for jeres opmærksomhed. Ha' en dejlig dag, og vi ses næste gang. Hej hej!